Moja kampania opierała się i wizerunkowo, czyli ekspozycja banerów, spoty telewizyjne, ekspozycja w gazetach, wizerunku i zarysu programowego, ale przede wszystkim na spotkaniach z mieszkańcami w różnych miejscach naszego województwa i kilka takich najważniejszych spraw, na które mieszkańcy zwracali uwagę. Przede wszystkim służba zdrowia. Służba zdrowia w opinii mieszkańców jest niedostępna. Co to znaczy, że jest niedostępna? Znaczy, że nie można dostać się w bardzo krótkim czasie do specjalisty, a jeżeli uzyskamy już diagnozę, to nie ma możliwości skorzystania z wysokospecjalistycznych procedur. I to przewijało się właściwie chyba w każdej rozmowie z prośbą, że to jest tak rzecz ważna, paląca w naszym społeczeństwie starzejącym się, że tutaj podejmuję się działać, jeżeli zostanę posłem, i wspierać wszelkie działania Prawa i Sprawiedliwości, aby jak najszybciej uzdrowić służbę zdrowia. Oczywiście do służby zdrowia wiadomo, że potrzeba będzie zwiększonych środków, więc te środki zwiększone na pewno będą. Również będą przeznaczone środki na podwyżki dla pielęgniarek, bo dzisiaj już widzimy, że tak dramatycznie brakuje pielęgniarek. Pielęgniarki mają średni wiek gdzieś około 50 lat. Nowe nabory, no niestety, są jakby warunkowane pracą, ciężką, trudną, odpowiedzialną pracą, ale też bardzo niską, nieadekwatną do kwalifikacji i wymiaru tej pracy płacą, więc na pewno będziemy tutaj, przede wszystkim zadbamy o pielęgniarki. Kolejnym takim punktem, na który mieszkańcy zwracali uwagę, to było, ogólnie mówiąc, podniesienie jakości życia, i to podniesienie jakości życia w różnych aspektach. Wsparcie dla rodziny, czyli oczekiwanie rzeczywiście na tą propozycję, którą myśmy złożyli, 500 zł na dziecko, na drugie i kolejne, jeżeli będzie bardzo niski dochód, to już od pierwszego dziecka na bezpłatne żłobki, bezpłatne przedszkola. Więc podniesienie również tej kwoty wolnej od podatku, która tak naprawdę zostawi od razu pieniądze Polakom w kieszeniach, i to my odczujemy te zmiany, które Prawo i Sprawiedliwość proponuje, bo to ma być wolna kwota od podatku 8000 zł. Oczywiście te pieniądze, wiadomo, zostaną wydane na pewnie pierwsze potrzeby, na jakieś sprzęty AGD, więc one tak naprawdę zasilą nasz rynek wewnętrzny. Również jako podniesienie jakości życia wskazywano na sposób zatrudniania i na płace. My jako Prawo i Sprawiedliwość proponujemy i mamy już przygotowany projekt ustawy, i on w pierwszych 100 dniach będzie złożony, gwarantujący 12 zł za godzinę. Oczywiście mówimy o wszystkich innych poza umową o pracę, możliwościach zatrudnienia, dlatego że umowy o pracę są waloryzowane ustawowo i dzisiaj ona jest 1750, za chwilę będzie po prostu podwyższana, więc my mówimy o tych poza umowami o pracę. Również będziemy wnioskować i będziemy składać propozycje do Sejmu o to, aby podwyższyć ten próg dochodowości. On dzisiaj jest tam ponad parę 500 zł z jakimś tam niedużym haczykiem, i który tak naprawdę eliminuje osoby z tego systemu zabezpieczenia społecznego, więc będziemy chcieli podwyższyć tą kwotę tak, żeby osoby, które będą potrzebowały takiego wsparcia, żeby mogły z powrotem wejść do tego systemu i korzystać. Kolejną rzeczą, na którą zwracali uwagę, tutaj przede wszystkim młodzi ludzie. Mówili o tym, że nie ma mieszkań, że nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu, żeby je kupić, że nie ma budowy mieszkań pod wynajem, więc to wszystko będziemy brać pod uwagę. My już dzisiaj jako Prawo i Sprawiedliwość mamy program Rodzina na swoim, gdzie rzeczywiście będą mogli nie tylko młodzi ludzie, te mieszkania są jakby w zasięgu ręki, że będą mogli zacząć tworzyć tutaj rodziny u nas w kraju. Kolejną rzeczą, na którą bardzo zwracano uwagę, to ograniczanie praw.
i przewijały się w sumie dwa tematy. Pierwszy temat dotyczył sześciolatków. Rodzice w większości są tym zniesmaczeni, że nie mogą decydować samodzielnie, czy dziecko w wieku 6 czy 7 lat ma iść do szkoły. Oczywiście słyszymy, że ponad 50% dzieci pójdzie w wieku 7 lat, ale jest to sprawa związana z tym, że rodzic musi iść do poradni psychologiczno-pedagogicznej, uzyskać odpowiednie dokumenty i tak dalej. A mówią, a dlaczego? Przecież my wiemy najlepiej, co jest dobre dla naszych dzieci. I kolejną taką sprawą, na którą bardzo zwracano uwagę, która bulwersuje ludzi, to jest to, że bez pytania, bez oglądania się na tą ilość dużą podpisów chcących, żeby nie było podwyższania wieku emerytalnego i przemielenia ich zamiast pochylenia się w Sejmie i debatowania, dyskutowania. Więc ludzie oczekują, że będzie przywrócenie wieku emerytalnego 60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn. My jako Prawo i Sprawiedliwość również mamy już przygotowany projekt ustawy i w tych pierwszych 100 dniach rządów, jeżeli będziemy rządzić, będziemy go składać, bo argumentacja jest taka, że jeżeli jestem w stanie pracować, jeżeli mam pracę, to chcę pracować i to jest mój wybór. W którym momencie chcę iść na emeryturę, ile tej emerytury chcę iść, natomiast opowiadanie, że skrócenie czasu przejścia na emeryturę spowoduje bardzo wielki 30 czy tam nawet 70-procentowy ubytek w kwocie emerytury. No uważam, że jest to nieuprawnione i jest to nieprawdziwe. Także tyle mamy wolności, ile mamy praw, jeżeli nam się ogranicza te prawa. To ogranicza nam się również wolność. My chcemy jako Polacy decydować o sobie i powinniśmy. Państwo jedynie powinno lekko regulować pewne sprawy, natomiast wszyscy powinniśmy sami o sobie stanowić i decydować. Jeżeli chodzi o wieś, to tutaj przewija się bezwzględnie sytuacja dopłat dla rolników. Chodzi o zrównanie dopłat. Jesteśmy 10 lat już w Unii, ciągle jesteśmy jakby tym rolnictwem drugiej kategorii, ponieważ mamy dużo niższe dopłaty do tej produkcji bezpośredniej niż na przykład rolnicy, nie wiem, Francji, Niemiec, Włoch i tak dalej. Więc tutaj też jako Prawo i Sprawiedliwość będziemy zabiegać o to, żeby renegocjować to, co w tej chwili proponuje nam Bruksela i żeby zrównać te dopłaty, bo nie widzimy powodu, dla którego rolnicy nasi, polscy, którzy pracują w takich samych warunkach klimatycznych, szerokości geograficznej, mieli mieć dużo mniejsze dopłaty niż ci, o których wspomniałam. Proszę Państwa, kiedy mówimy o naszych propozycjach przedstawianych przez Prawo i Sprawiedliwość, to bardzo często pojawia się pytanie, skąd weźmiemy na to pieniądze. Więc proszę Państwa, chcę powiedzieć tak, że państwo polskie nie jest biedne, po prostu jest źle zarządzane. Pieniądze są wydatkowane nie tak, jak powinny, redystrybucja jest kierowana do jakiejś tam wąskiej tylko grupy obywateli. I chcę powiedzieć tak, że opodatkowanie tych sklepów wielkopowierzchniowych, to oczywiście mówimy tutaj o szacunkowej ilości pieniążków, więc to daje nam około 5 miliardów złotych. Wyprowadzane podatki z Polski do rajów podatkowych to jest 4 miliardy i temu też należy postawić tamę. 8 miliardów jest to z uszczelnienia podatku VAT i 5 miliardów z opodatkowania banków. Uważamy, że podmioty, które prowadzą u nas działalność, powinny tak samo płacić podatki, powinny mieć takie same obciążenia jak nasze rodzime podmioty. I proszę Państwa, chciałabym zadeklarować, że jeżeli chodzi o Grudziądz i o region, to deklaruję wsparcie ponadpartyjne, ponad podziałami dotyczące i udzielane w zakresie rozwiązywania problemów, wspierania inwestycji, które będą mogły trafić do Grudziądza, zabiegania o inwestorów, o polepszenie jakości życia mieszkańców i naszego regionu. No, mamy swojego kandydata na senatora i uważamy, że
ma również prawo wypowiadania się, a ponieważ był jeden, więc nie było jakby powodu, żeby jeszcze kogoś, bo jedna osoba tylko mogła być, tak? Także nie było możliwości zgłoszenia osoby, którejkolwiek z listy, która ubiega się o mandat poselski, ale myślę, że spełnił tutaj swoją rolę i zaprezentował właściwie stanowisko PiS-u. No, liczę 6, może 7 mandatów, także pracujemy do samego końca, do ostatnich chwil kampanii. Dzisiaj tutaj z Państwem się spotykam, po południu wyjeżdżam również jeszcze i Chełmno, i Chełmża. Jutro debata w Radiu PiK, jutro jeszcze raz Chełmno będzie ulotkowane, jak również odwiedzę na samo zakończenie i podsumowanie Włocławek. Także wszyscy z naszej listy pracują bardzo ciężko, no i liczymy na wsparcie. Zachęcam przede wszystkim do pójścia na wybory. Obojętnie jakie Państwo będziecie dokonywać wybory, to naprawdę warto pójść, oddać raz na 4 lata swój głos. Liczę na to, że to będzie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Tak, że nie wolno jakby ograniczać osób do wypowiadania się w różnych ważnych kwestiach, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi tutaj akurat o pana posła Antoniego Macierewicza, to sugestie, które płynęły z mediów, jednoznacznie zdementowała pani poseł Szydło, proponując, że w ewentualnym przyszłym rządzie to stanowisko, które media przypisywały Antoniemu Macierewiczowi, obejmie Jarosław Gowin. Także myślę, że rzeczywiście jest to nowy powiew. Widać to po wyborach na prezydenta, przecież został wybrany młody człowiek Andrzej Duda. W tej chwili promowana jest pani Beata Szydło na przyszłego premiera rządu i to ona będzie dobierała sobie współpracowników. I myślę, że będzie to optymalne wykorzystanie zasobów, jakie ma Prawo i Sprawiedliwość, a mamy ludzi dobrze przygotowanych, kompetentnych, także jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie objąć te wszystkie kluczowe stanowiska, żeby zacząć realizować i wprowadzać w życie nasz program. Mówiła pani na pewno poniedziałkowi, to pani debatę. Pani skomentuje te dwa spotkania. No powiem tak, w mojej opinii jedno i drugie było wygrane zdecydowanie na korzyść pani Beaty Szydło. Przede wszystkim nasza kandydatka jest przygotowana, ma wiedzę, bardzo skrzętnie odpowiadała na pytania, natomiast była spokojna, opanowana. Jeżeli mówimy o tej pierwszej debacie, no niestety pani premier, było widać desperację, zdenerwowanie, wchodzenie w słowo, atakowanie, używanie takich agresywnych słów. Zresztą sam kolor, nawet czerwony, to już budzi agresję. Także no powiem, że no może chciała się wyróżnić, ale to z punktu marketingowego niekoniecznie jest najlepsza decyzja. Także zdecydowanie nasza kandydatka wygrała obydwie debaty.